Jeśli jedna z najmłodszych dyscyplin olimpijskich w programie Igrzysk Olimpijskich, triatlon. Zapraszam panią Marię Czesik. Serdecznie gratulacje. Po raz pierwszy start polscy zaprezentowali podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Zapraszam panią Agnieszkę Jerzy. Nerwy, czy nie? Spokojna? Czasem nerwowa, czasem spokojna. Zależy od dnia i pory dnia. Śpisz dobrze? No jak na razie śpię bardzo dobrze. No i wstaję też bardzo dobrze, trenuję mi się też bardzo dobrze i co tutaj więcej mówić? To żebyś tak powiedziała tylko po prostu 4 sierpnia po swoim starcie. No byłabym na pewno szczęśliwą taką osóbką, jeżeli start by mi wyszedł. No na to jeszcze musimy chwilę poczekać. No dobrze, tak żartujemy na początku, ale jak jechałem tutaj, to wszyscy mówili, weź, bo żeby ona się nie denerwowała, tak? Żeby tylko takie pozytywne emocje, bo tego jest potrzeba przed igrzyskami. Chyba takie spełnienie też marzeń, no jedziesz na igrzyska i masz szansę powalczyć o to, o czym marzy każdy sportowiec. Tak, do tej pory to było moim marzeniem, start w igrzyskach, no ale teraz trzeba sobie stawić nowe marzenia, no i trzeba powalczyć o wynik na igrzyskach i spełnić kolejne marzenie. Myślisz, jak tak analizujesz ten rok przygotowań, że wszystko zrobiłaś, co mogłaś zrobić, jedziesz spokojna, że niczego nie zaniedbałaś w ciągu tego roku, dobrze jesteś przygotowana? Myślę, że tak, jestem naprawdę bardzo dobrze przygotowana. Nie oszczędzałam się ostatnio na treningach, przez cały czas gdzieś tam miałam w głowie to, że spełnia się gdzieś tam to moje marzenie, że zawsze chciałam wystąpić na igrzyskach i zawsze to gdzieś mnie motywowało na treningach. Nawet jak były te słabsze dni, gdzie nie miałam siły, gdzie było ciężko, ale zawsze to mnie mobilizowało. Pewnie analizowałaś wszystkie inne zawodniczki, które wystąpią na igrzyskach, jak pływają, jak biegają, jak jeżdżą na rowerze? No pewnie, że obserwowałam przez cały czas, śledzę internet, wyniki i to jest takie nieodzowne. No myślę, że coraz jestem bliżej tej czołówki, coraz bliżej jestem tej czołówki w pływaniu, co jest bardzo ważne. No i zresztą też jest dobrze. No wiadomo, moją najmocniejszą konkurencją jest pływanie. Tutaj troszkę przystopowaliśmy po to, żeby poprawić to pływanie, bo to jest najważniejsze. Ale w ostatnich dniach zrobiliśmy dosyć spory, mocny trening, taki na to, żebym pobiegła życiowy wynik w Londynie. W Londynie, w Pekinie to no, rozmawiamy z aktualną mistrzynią świata U23, więc ja się nie dziwię, że to przejęzyczenie, oby takie prorocze, oby ten Londyn był dla Ciebie tak szczęśliwy jak Pekin. No fajnie by było, no wiadomo, że tutaj o zwycięstwo będzie ciężko, ale miejmy nadzieję, że pierwsza dziesiątka, piętnastka, dwudziestka będzie realnym miejscem. Agnieszka, życzę Ci z całego serca wygranej, trzymamy kciuki i będziemy w Londynie Ci kibicować. Dzięki wielkie, trzymajcie, nie puszczajcie. Zapraszam pana Pawła Warszawskiego. Marysia Czesik, nasza olimpijka, która już dzisiaj otrzyma nominację olimpijską i jutro chyba wylatujecie, tak, do Londynu? Tak, jutro o 15 mamy samolot. Gościem Akademii Triathlonu porozmawiamy o tym, z jakimi nadziejami leci na Igrzyska Olimpijskie. Z jakimi? No, nie można mówić chyba inaczej, jedzie się wygrać, jeżeli się podchodzi do tego inaczej, to od razu się jest przegranym, tak? Jeżeli powiem, że jadę po 10 miejsce, pewnie będzie 20. Ale no wiadomo, że nie lecimy z Agnieszką w roli faworytek, natomiast myślę, że przygotowania szły w bardzo dobrym kierunku, forma jest na pewno najlepsza w życiu, także no mam nadzieję na jak najlepszą lokatę. W czym czujesz się najmocniejsza z tych trzech konkurencji, pływanie, rower, bieganie? No najmocniej do Londynu, ponieważ trasa rowerowa jest mało trudna. Właściwie tam, gdzie się wyjdzie z wody, nie będzie żadnych niespodzianek na rowerze. Mogą się ewentualnie zjechać grupy, ale na pewno nie będzie ucieczek, nie ma żadnej górki, nie ma się gdzie porwać. Także
praca główna była nad pływaniem i nad biegiem. No właśnie, pływanie, bo wszyscy, którzy się interesują triatlonem, wiedzą doskonale, że na tym dystansie do olimpijskiego włącznie w zasadzie to pływanie odgrywa kluczową rolę. Jeżeli nie wyjdzie się w pierwszej grupie, bardzo ciężko później nadrobić. Jak tutaj koncentrowały się Twoje przygotowania na pływanie w ciągu roku? To znaczy wyjść w pierwszej grupie może być ciężko, ponieważ Brytyjczycy specjalnie podmienili zawodniczkę, która jest bardzo dobrze pływająca i ona będzie rozciągała stawkę i być może odpłynie ona z Helen Jenkins z Amerykankami. Natomiast również Szwajcarzy poszli w drugim kierunku, wymienili zawodniczkę, która bardzo dobrze jeździ na rowerze. Więc trzeba robić wszystko, żeby wyjść przed Szwajcarkami z wody. Jeżeli się wyjdzie przed Szwajcarkami z wody, można wtedy się dosiąść do tego pociągu, one będą bardzo mocno ciągnęły i prawdopodobnie dojadą do pierwszej grupy. Właśnie, to się szykuje w takim razie mocna praca na rowerze, ewentualnie w pogoni za tą grupą pływacką, która wyjdzie pierwsza. No tak, ale to dojazd na rowerze do pierwszej grupy powinien, na pierwszej rundzie już powinniśmy dojechać, znaczy powinny te zawodniczki dojechać. Jeżeli nie dojadą na pierwszej rundzie, drugiej rundzie, to już się później nie zjedzie i już później nie będzie takiej mocnej pracy. Marysia Cześnik, polska olimpijka, która jedzie z nadziejami, jak sama powiedziała, słusznie walczy się o medal, bo tylko takie cele sobie najwyższe wytycza. Wszystkiego najlepszego do Akademii Triathlonu. Trzymam kciuki, będziemy w Londynie Cię kibicować. Bardzo dziękuję.